pyłku dziejów na niebie pojawi się pierwszy znak. Świat ludzi stanie przed obliczem sprawiedliwości. Armie światłości i cienia stoczą walkę na polach wieczności. Wszystko dobrze, moja droga? To nic takiego, wujku. To tylko zły sen. Wracajmy do domu. Jeszcze nie skończyliśmy pracy. Jeśli tłumaczenie jest prawidłowe, armie piekieł są już pewnie w drodze. Trzeba ostrzec świat przed zbliżającą się ciemnością. Wierzysz mi, Leo, prawda? Zaczęło się. Zostaw to, wujku. Musimy uciekać. Witam ziomeczki po krótkiej przerwie. Zapraszam na kolejny odcinek sezonowego Expa, tym razem już w sezonie 20, kolejnym sezonie z kolei. Co ciekawsze, zrobiłem sobie łowcę demonów. Tamta klasa Ratmy, którą grałem wcześniej kościami Ratmy Nekromantą, trochę mi nie podeszła, nie wiem. Trochę pokrzaniłem w budowaniu tej postaci poprzedniej. Mam nadzieję, że tutaj już uczę się na błędach i poprawiam. To, co można, zadaje większe obrażenia. Dobre resy, build tego setu. Że nie mam żadnych jakichś tam, że tak powiem, urywających pośladki przedmiotów, ale dopiero sobie je dropię. Mam poziom postaci teraz 66. I z ukończonych etapów sezonowych gram od wczoraj, to zrobiłem tak, rozdział pierwszy. Drugiego 10 na 11 został mi 1. Z trzeciego rozdziału 9 zadań. Z czwartego 2. To w czasie jednej gry tylko weszło. Więc myślę, dzisiaj sobie skończę te pierwsze 4 etapy, żeby ruszyć dalej z kolejnymi 4 i zmierzyć się na końcu ze strażnikiem. Mam taką ambicję, żeby się wbić przynajmniej do pierwszej setki łowców demonów w klasyfikacji generalnej. No tam 99 lub któryś z kolei. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ważne jest mieć jakieś plany. A w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, tego całego zamieszania, urwania kapelusza, że tak powiem, z powodu jakiegoś tam koronawirusa, nie ma nic lepszego do roboty, jak siedzieć przed kompem i wrzucać filmy na YouTube'a. Więc zapraszam na sezonowego Expa na kanale Isildur Necrox Games. No to cóż, zaczynajmy zabawę. Robimy zlecenia najpierw, żeby wbić poziom 70 i ruszyć z wbijaniem poziomów paragonu. Jeszcze trochę ten dźwięk mnie wnerwia, muszę poprawić troszeczkę. No miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej.
tak swoją drogą, niezły patent na przyciągnięcie nowych graczy do Sanktuarium. To na przykład ruszenie z tymi sezonami to było fajne i chwyciło, mi się wydaje, bo jest zatrzęsienie tych zawodników, jak patrzę na te serwery. Naprawdę coś fajnego przed w oczekiwaniu na czwartą część gry Diablo. Zdrajcy, armię Khandura słuchają swego króla nawet po śmierci. Zlecenie: zabij króla szkieletów. Dobra, najpierw te filary trzeba rozdupić. Nie jestem jeszcze gotowy. Zostałem zraniony. Och nie. Ojej. Zamierzałem zareagować inaczej, no po prostu nie przejmować się tymi ranami. To nie byłoby rozważne. No na pewno. Mościk nago. Dobra, te filary trzeba rozwalić. Moje wieżyczki. Dobra, do przodu. Nie mogę tego zrobić. No, się odcina w ogóle. Wszyscy wiedzą lepiej, jak mam zrobić moją postać, więc żeby zamknąć buzię tym wszystkim maruderom, którym się nie podoba, jak ja sobie prowadzę postać, postanowiłem ją troszkę ulepszyć zgodnie z atrybutem zręczności dla łowcy demonów, który bazuje na zręczności, więc tu mamy obsadzone klejnoty, te zielone dla łowcy demonów są najważniejsze, żeby zwiększać pulę obrażeń, odpowiednio też do statystyk dobrane przedmioty legendarne, ale na razie to i tak moim zdaniem jest jeszcze nie to, co chciałbym osiągnąć, więc że tak powiem, ja sobie gram, bo lubię to robić i to jest jak gdyby też zajmuje poczetną część w moim życiu. Diablo, Baldur's Gate, nie wiem co jeszcze. Na pewno wszelkiej maści roleplaye. Skyrim, to też już wiecie. Mafia, fajna strzelanka. Robię to dlatego, bo lubię to robić. Nie posiłkuję się też żadnymi botami, ani innymi chujowiznami, że tak się już brzydko wysłowię. Ale jak ktoś wszystko wie lepiej, no to już trudno. Nawet to mnie otwieram, dojadę ich z dystansu, kurde. Tak, są na tym świecie rzeczy, które się nie śniły filozofom. A że większość z nich dzieje się w uniwersum Diablo. Może znajdziemy takich więcej? No, na bank, Templariuszu. Na bank znajdziemy takich więcej.
A że większość z tych rzeczy, które rzekomo nie śniły się filozofom, znajdują się w Diablo, no to już nie moja bajka. Zawsze się znajdzie jakiś malcontent, jakiś ktoś, kto wszystko wie lepiej od ciebie, więc ja postanowiłem zachować dystans i robić swoje. A z tym całym hejtem i tak się mierzymy na co dzień, więc jeszcze w takich ciekawych czasach, w jakich przyszło nam żyć, gdzie co chwilę jakieś katastrofy, co 2 lata koniec świata, matko boska. Trzeba grać po prostu ludzie na potęgę. Kurde, wszystko wiedzą lepiej. Wiedziałem, że się czai. Jak widzicie, na razie gram na mistrzowskim poziomie. Dopiero wbijam w udrękę, a na tym etapie, który mam teraz, 66 poziom, to jeszcze sobie chcę trochę podekspić postać. Dobra, jedno zlecenie już zrobione. W tym odcinku sezonowego expa chcę wam pokazać fajną lokację. I powtórzę to, ja to zawsze mówię, nie musicie robić tego co ja, jeżeli wiecie lepiej jak w to grać, to sobie działajcie tam na własną rękę. Nie musicie oglądać moich filmów, ja też do niczego nie zmuszam. Jeżeli po prostu wszystko już wiecie lepiej od wszystkich, pozjadaliście wszystkie rozumy, jesteście tacy uber mądrzy, no to cóż ja wam mogę powiedzieć. Chciałem, ale to nie o tym będzie ten odcinek, więc chciałem wam pokazać fajną lokację. Może jeszcze nie wszyscy ją zdążyli odwiedzić. To trzeba będzie się trochę tam przez tych stworów przerąbać, ale zrobimy to. Przerąbać się przez rzesze potworów i innych typków po drodze, ale zrobimy to za chwilkę. Nie będę spoilerował, zobaczycie sobie już sami, jak tam dotrę. A mianowicie mówię o mateczni Kanajego. W tym mateczniku, nie wiem jak to się poprawnie wymawia, matecznie, matecznik. Taki labirynt Kanajego. I zaraz tam sobie pójdziemy, tylko ja sobie zrobię porządek z ekwipunkiem, a potem dalej zlecenia. Eksploracja, wbijanie experience points, czyli punktów doświadczenia. Ekspienie jednym słowem. No to cóż, ruszam dalej, tu już mam ogarnięte. Matko boska, tyle tego hejtu się leje na tych youtuberów. Codziennie jakoś żyją, nie? Ja tak sobie myślę, ja tam dopiero zaczynam na YouTubie, więc co ja tam wiem? Dobra, jesteśmy w ruinach Sesheronu. Chciałem wam tu pokazać fajną lokację, a mianowicie matecznik Kanajego. Ja sobie to odkryłem już wcześniej, bo grałem generalnie w Diablo już tą trójkę od kilku lat. W 2 też grywam.
Część pierwszą ograłem, no to, że tak powiem, od podszewki znam tematykę. Jakoś sobie radzę, więc myślę, że tak jakoś najgorzej nie jest. Dobra, ruszamy dalej. To są pułapki. Pułapki i te dusze tych barbarzyńców. O kurde, właśnie mówiłem, trzeba uciekać przed tymi ostrzami. Wskazamy wieżyczki, zaporę ogniową. Tu jeszcze pułapka. Druga, trzeba się stąd wydostać. Niech to przeleci sobie. Najpierw musimy z ruin Sesheronu dostać się do nieśmiertelnego tronu. Z ruin Sesheronu musimy dostać się do lokacji Nieśmiertelny Tron. Kazłoludy, czy kazroludy, jak one się nazywają. No takie, nie będę się parafrazował nie jakoś tam nieparlamentarnie, bo mi się coś ciśnie na usta, ale sobie zachowam to dla siebie. Są takie malkontenckie bestie. Jak mówiłem już wcześniej, to chyba już zdążyliście zaobserwować. Tutaj mamy taką sytuację już chyba od części pierwszej praktycznie gry. A mówię, mając na myśli grę, mówię o Diablo. Że lokacje są generowane każdym razem inaczej. Czy tam losowo. No to jedno i to samo oznacza, masło maślane. Ale mniej więcej w ruinach Sesheronu powinniśmy dotrzeć po dogłębnym przeanalizowaniu całej lokacji do tak zwanego nieśmiertelnego tronu. Tutaj mamy jeszcze jakieś pułapki. No wiem, że to jakieś pułapki są. Stawiam zaporę ogniową. Trzeba się trochę oddalić, zaczerpnąć powietrza i wbijamy z powrotem na te kazłoludy. No, dla mnie to są jakieś zwierzęta po prostu takie trochę bardziej. Ja w ogóle mam swoją teorię co do ewolucji. Naprawdę mam swoją teorię co do ewolucji, może kiedyś wam ją opowiem. Na pomocy, ratunku! Już bierze, spieszę z pomocą. Abd al-Hazir. Porozmawiaj z Abd al-Hazirem. Jam jest Abdul al-Hazir.
Być może dane ci było słyszeć o mnie i o moim zniknięciu, nie? Nie bardzo, ziomek. Zachwytany wiele miesięcy temu przez kultystów sabbatu. To była kara za podglądanie odprawianego przez nich rytuału. Ale ty, szlachetny panie, możesz być pewien, że ratując mi życie, zapewniłeś sobie poczesne miejsce w annałach dziejów. Nie musisz dziękować. Zaczekaj, chyba nie zamierzasz mnie tutaj zostawić. No, szczerze miałem taki zamiar, po prostu po co mi kolejny typek w ekipie. No nie miał co robić. Właściwie... Aha, jakiś typ, jakiś mocniejszy wariat. No, wiemy, na potęgę wiemy. Ha, 67 poziom postaci. To wsparcie ogniowe się przydaje, te wieżyczki. Dobra, lecimy dalej. Ta lokacja, nieśmiertelny tron, mi przypomina osobiście coś w rodzaju jakiejś sali tych wojowników. Muszę się uleczyć. Tych wojowników wikingów, czy coś takiego. Jak salę Walhali, nie? Gdzie ci najwięksi wojownicy po śmierci dostępują zaszczytu wkroczenia do tej sali. Miałem zamiar to olać po prostu i ruszyć dalej, nie, ale... No już trudno, będę musiał się z nimi uporać. Dobra, kule zdrowia. Nie znikną te obszary ich trucizny, bo mnie to tylko wnerwia. No i tak jak mówiłem, te sale, czyli ta sala, nieśmiertelny tron, właśnie w założeniu chyba przypomina bardziej, może się posiłkowali tym twórcy gry salami w Walhali. Tutaj jest taki klimat, że śnieg ciągle pada i nie wiem, w tych ruinach ciągle pada śnieg, jest jakaś zamieć, zawierucha, jak Ragnarok, że nastąpi kiedyś takie zakończenie tej ziemskiej rzeczywistości w postaci wielkiego huraganu, śnieżycy czy czegoś takiego, że wszystko pozamarza i bogowie zejdą z Walhali na ziemię, aby dokonać dzieła zniszczenia. Dobra, teraz mam tak, zadanie uwolnić barbarzyńców. Dalej, to też jakieś lepsze są świrusy ci barbarzyńcy, trzeba ich uwolnić. Nie mogę tego zrobić.
Niezły drop tu leci. Trzeba porozmawiać z przywódcą barbarzyńców, który jest tam został. Skular. Skular to znaczy po mojemu mi się to kojarzy z najprostszym możliwym schematem na obdzieranie czaszki. Czyli po prostu zdzierający czaszkę. Że należą się nam podziękowania. W końcu właśnie ocaliliśmy wam życie. Mam już całkiem sporą ekipę. Jest Skular, Abdul Al-Hazir, Templariusz i moje pająki. Łatwo, a ci dopiero. Opatrywaliśmy rany, które podnieśliśmy w walce z kazbalami, gdy napadły na nas te bezmyślne bestie. Będę cię chronić przynajmniej przez jakiś czas. Ale dość czczej gadaliny. Wrogowie naszego ludu muszą zginąć. Czy jakby skalpujący czaszkę Skular, coś takiego, nie? Skalpujący czaszkę, czyli krwawy skalp, coś w tym stylu. By się to tłumaczyło chyba. Dobra, ruszamy dalej. Do rzeczonego, nieśmiertelnego tronu. A droga przed nami długa i ciekawa. Potyczek mnóstwo. Dobra, lecę dalej. Czyli teraz tak, z ruin Sesheronu przedzieramy się do lokacji pradawne sanktuarium. Na mapie mamy to oznaczone tutaj. To jest akt trzeci, poziom mapy. Akt trzeci, ruiny Sesheronu. To jest tak ogólnikowo, jak tutaj trafić. Nie mówiłem, nie musi was to jakoś specjalnie zajmować. Nie musicie robić tego, co ja, więc ja tylko pokazuję, jak fajnie można sobie to rozkminić. Lecimy dalej z mapką. Musiałem coś załatwić. Już wracam do zadania. Jesteśmy z powrotem w pradawnym sanktuarium. Hmm.
powiem, się pojawiają czasem w takich dziwnych miejscach te losowo generowane stworki, ale już nie przejmujmy się tym. Jest taka możliwość, że na pewno raczej, źle się wyraziłem, takie masło maślane znowu. Potato, potato, ziemniaki ziemniaczane, masło maślane. Bardzo jest możliwe, że nie znajdziecie tej lokacji w tym miejscu, gdzie ja. Znaczy w ruinach Sesheronu na pewno, ale nie w tej kombinacji, którą zobaczycie na moim kanale. Masło maślane, ziemniaczane ziemniaki. Takie ględzenie w sumie trochę o niczym. Więc uderzmy dalej przez pradawne sanktuarium do nieśmiertelnego tronu. Ślepą uliczkę, ale tu jest przejście. Staram się wam, moi mili, zapewnić rozrywkę na najwyższym poziomie, więc warto być na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Nie zaszkodzi dać suba. Nie zaszkodzi dać suba, polajkować film, jeżeli się podobał. Napisać w komentarzu, co myślicie. Docieramy po krótkiej batalii z tymi stworzeniami. Jeszcze sobie tutaj trochę podekspimy. Mówię, nie zaszkodzi polajkować ten materiał, dać suba, aby być na bieżąco. Chłopaki się rozochocili, widzę, bo sobie dobrze radzą. Ruszasz, tak? Nie, kurde, za plecy wlazł w ogóle taki jakiś garbaty stwór. Zblokował się murem, więc stąd go podejdę. Jak się okazuje, na tym świecie są też inni wojownicy. Dobra, tu już mam wszystko zrobione chyba. Jakieś same powinny być niedobitki ewentualnie. Jeszcze z Kularskim walczy. No dobra, chyba ich tutaj że tak powiem, rozjechaliśmy jak myśliwy dzika pod saniami. Nie wiem, tak mi się kojarzy. Dobra, lecimy dalej. I wkraczamy do nieśmiertelnego tronu. Idzie ten duch Kanajego.
szamana tego plemienia wikingów barbarzyńców i otwiera nam portal do mateczniku Kanajego. Niewątpliwie czekają nas tam łupy i sława. Do naszej ekipy dołączył wielki starszy Kanai. Wracam od razu. I kolejny poziom. Lecimy dalej. Krowokalipsa. Wydarzenie Krowokalipsa. Wesoła rozwałka w towarzystwie wielkiego starszego Kanajego. Chyba tak nazwę ten odcinek. Sezonowy exp na kanale Isildur Necrox Games z wielkim starszym Kanajem. Cała rozwałka w towarzystwie wielkiego starszego Kanajego. Łazimy sobie po mapce, szukamy kolejnych postaci do rozwalenia. Lecimy dalej. W ekipie mam templariusza, dwa pająki i dołączył do matecznika Kanajego osobiście wielki starszy Kanaj.
Wielki starszy Kanai. No, niewątpliwie ten gość jest moim guru, nie ukrywam. No, tak mitologicznie nawet podchodząc do tematyki, bo stworzył kość dla Hora Dreamów, która, jak wszyscy wiemy, pozyskuje te legendarne moce. To tylko gra, nie ma się czym ekscytować, ale ja wiem, że to tylko rozgrywka i tak dalej, że to jest wszystko fikcją literacką, ale jakieś takie klimatyczne, że tak powiem, zastosowanie ma, że jest fabuła, jakaś zabawa, coś się dzieje. Zdaję sobie sprawę, że po prostu jest to wymysł Blizzardu i to faktycznie jakoś mogło mieć gdzieś tam w jakimś odległym wszechświecie miejsce, bo w każdej bajce czy legendzie, w każdej bajce czy legendzie jest ziarenko prawdy. Mówię, w każdej bajce czy legendzie jest jakieś tam ziarenko prawdy, jak to mówią. Ale bardzo mi się podoba ten wątek mateczniku Kanaiego i nieśmiertelnego tronu. Więc chciałem to wam dziś pokazać w kolejnym odcinku sezonowego Expa. Zapraszam do oglądania moich materiałów w playlistach. Zapraszam na Zagrajmy w Skyrim, Zagrajmy w Mafię 2. Na razie te dwie gry ogrywam i Diablo jako trzecią. Więc zostawcie suba, dajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach. No i tyle. Pozdrawiam, kłaniam się, mówił Isildur Necrox. Cześć! You finish the maze, you win the prize. Let's play! Now it's your time to die! Dungeons and Dragons. You want to play, do you? Rated PG-13. Dragons.